Rzut. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Hey, Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. You were made to go out and get there. The minute you let it into your heart, then you can start to make it better. Na 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 na. Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you can start to make it better, 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 better. Na 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 na. Hey Jude, oh na 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 na. Hey Jude. Jak było, Mike? Jaka byłam? Znakomita. Byłaś rewelacyjna. Jesteś bardzo utalentowana. Wiesz, starałam się dojść taką nieoczywistość w tym, wiesz przecież. Było słychać, jesteś bardzo utalentowana. To słychać. Czułeś to, Mike? Ja to czułem. I na przyjęciu też wszyscy to poczuli. Moja śliczna dziewczyna. Tak się cieszę. Tak się cieszę, że to już niedługo. Jestem tą dziewczynką, Mike, wiesz o tym? Jesteś moją dziewczynką, wiem to. Mike, a czy na pewno byłam dobra? Byłaś nieprzeciętna. Nieprzeciętna? No, ale to za mało, użyj innego słowa. Jakiego? No, wcześniej powiedziałeś, że byłam rewelacyjna i znakomita. No tak jest, dziewczyna. No to dlaczego teraz tylko nieprzeciętna? Zatem wróćmy do poprzedniego. Byłaś, jesteś znakomita, rewelacyjna. Taka utalentowana. Moja śliczna dziewczynka. Mike, a czy nie sądzisz, że to było zbyt... Jakie? Erotyczne? Dlaczego? Nie wiem. Tak mi jakoś do głowy przyszło. Nie sądzisz, że to było bardzo erotyczne? Dziewczynko, jesteś. No chyba sama wiesz, że to powinno być raczej nieerotyczne. Taka okazja, takie przyjęcie. Będzie przed pierwszym toastem. Później może być erotycznie. Ale na początku może masz rację, może za dużo. O, było, Mike. Wiem o tym, że to było bardzo erotyczne.
strony. Dlaczego ja muszę takie rzeczy z ciebie wyciągać, Mike? Bądź ze mną szczery! Dziewczynko, powiedziałem ci, że jesteś rewelacyjna, znakomita, utalentowana również. Kiedy zapytałaś mnie, czy może było to zbyt erotyczne, potwierdziłem, że tak, mogło być to zbyt erotyczne. Ale pomyślałem o tym właśnie w momencie, kiedy mnie o to zapytała. Dziewczynko, ty nie jesteś aby zbyt przewrażliwiona ostatnio? Przez tę premierę. Krzyżówka, że on ją, a ona jego, potem jest
rajska tak ma trwać 3 godziny, no ale... Zależy mi. No, a ten mój reżyser jest taki okropny. Zależy ci. Tak. Tak, potem wychodzę z tych prób i jestem jak pijana. Ale przede wszystkim jestem świata. No, pomyśl, Majmudy, jaka jest to, kiedy wychodzę taka samotna. Powodzenia, dziewczyny. Dziękuję.
Halo? Jest tutaj ktoś? Halo? Podsłuchiwałaś nas? To znaczy, co miałam słyszeć? Rozmowę. Nie. Pieprzenia też nie słyszałam. Byliście grzeczni. Czyli wiesz, że Ella tu była? Ty chciałbyś, żeby Ella była tutaj częstym gościem? Chciałbym. Lub niekoniecznie gościem? Nie wiem. Gospodynią. Być może. Masz coś przeciwko, prawda? Skądże? To na pewno dobra dziewczyna. Oddana i lojalna. Można jej ufać. Ludzie ją lubią. Tak mówią, że ją lubią. Napijesz się? Nie dziękuję. Nie piję po 6 raczej. To od naszego wspaniałego Jonasza. Nie dzięki. Jest tego tyle, że chyba trzeba zacząć już teraz. Dziękuję, nie po 6. Pić. Nie. Pić. Co się dzieje? O czym chcesz porozmawiać? Nie rozmawiam po 6. Zazwyczaj. Aha. To napijmy się. Patrz, mój braciszku. Jaka ironia losu. Niedługo nasz młodszy brat Jude będzie tutaj z powrotem. Zobaczymy go. A on nie będzie mógł nam powiedzieć, co tam było. Może to napisać na przykład, a przecież wszyscy są ciekawi, prawda? Co tam jest, więc będą zadawać mu pytania, a on pokiwa głową na tak. Gdzie? Albo na nie. Gdzie jest, jak? Tam. Gdzieś tam, dokąd wszyscy sobie grzecznie pójdziemy. No i? No i? Szkoda, że nam nie powie. Kalambury może zrobimy, co? Ej, spoko. Ty się śmiejesz z tego. Bo to zabawne. Ale wiesz? Przyszedł mi do głowy lepszy pomysł. Ella zaśpiewa piosenkę dla niego. A to o tym za chwilę porozmawiamy. Słuchaj tego pomysłu. Otóż on może patrzeć, jak malujesz obraz zatytułowany Co tam jest? Dajmy na to 2×3 metry, żeby to wchodziło do naszej galerii i robiło wrażenie. I później on patrzy, jak nakładasz farbę, coś tam malujesz według swojej wyobraźni, ale on to akceptuje lub nie, czyli takie kalambury. I później obraz jest ukończony i przedstawia wizję tego tam z certyfikatem, że to tam jest na pewno takie, a nie inne, bo nasz braciszek Jude, cudownie wybudzony ze śpiączki, wcześniej przeżywszy śmierć kliniczną, to tam był i widział. Ale ponieważ nie jest malarzem, a nawet gdyby był, to przecież jego brat jest najbardziej wziętym i utalentowanym malarzem w Nowym Jorku, więc on, czyli ty, na pewno namalowałbyś to tam, tak jak to tam wygląda. Bijesz za dużo. To ze szczęścia. No, na pewno. Interesy robię, jak słyszysz. Certyfikat z potwierdzeniem Jude'a, obraz 2×3 metry, zatytułowany Co tam jest, albo zwyczajne i krótkie Tam jest hitem. My go oddajemy po paru miesiącach do domu aukcyjnego, a tam jakiś wariat kupuje tam, to tam za... Jestem zmęczony. 20 baniek plus certyfikat. Boże, Kate, ja się gubię. Gorzej, jak namalujesz Jezusa. To może się nie sprzedać dobrze. Więc może namaluj dziewicę, co? Wszyscy mężczyźni nieustannie poszukują dziewic i liczą, że tam jest ich pełno. Więc niech taka uniwersalna dziewica będzie wzór. I wtedy ten certyfikat zaświadczy, że tam są dziewice. To będzie lepsze, współczesne. I kupi to sułtan Brunei. W czym się gubisz? Wiele osób zadaje mi ostatnio dużo pytań. To nie odpowiadaj. Trudno tak. O co pytają? O wszystko. O ciebie, o Jude'a, o nas. Kim są? Wczoraj na przykład miałem spotkanie. Paru. Przy fontannie. Były tłumy. Spotkał się ze mną nasz niby znajomy, pan Clays. Ciekawe miejsce wybrał, co? Pytał o ten wypadek przed laty. Jak to na nas wpłynęło. Jak o tym myślimy dziś, kiedy Jude się obudził i... I?
Czy to prawda, że testament rodziców został zmieniony? I? Kiedy rzut leżał w śpiączce, a przecież... A? Czekaj. Puentuj, Mike. Czekaj, muszę zebrać myśli. Do brzegu, do brzegu. Bo w pierwszej wersji stało, że całość majątku jest dla Juna. Ale wiadomość, całość majątku. Okej, ja nie chcę do tego wracać. Całość majątku, czyli co? I skąd on to wyssał? Skąd takie wiadomości ma? Wyssał to z fiuta naszego prawnika Jonasza? Czekaj, nie wiem, ja nie chcę do tego wracać. Nie słuchaj ich, tych ludzi, jego, tego Clayciego. W ogóle nie ma takiej sprawy, to nie jest dla ciebie. Wiem ci, że chcę być poza. Jesteś, Mike. Ja cię chronię. Niedługo będziemy tutaj wszyscy z powrotem razem. Przywitamy Juda. Zrobimy sobie takie zdjęcie wspólne, jak mieli nasi rodzice z rodzeństwem. Pamiętasz je dobrze, prawda? No właśnie. Co się z nim stało? Oddałam w dobre ręce. Sprzedała się? Było trochę warte. Boże, Kate. Odkryłeś zdjęcie, które zrobiła Dane Argus? Mamy mnóstwo ich podobnych zdjęć, na których są szczęśliwi. Ale właśnie o to chodziło, że na tych zdjęciach ludzie nie są szczęśliwi, dlatego to było fantastyczne. Co niby? Patrząc na to zdjęcie, miałem wrażenie, że coś ukrywają pod pozorem tych uśmiechów. Lubiłem na nie patrzeć. To popatrzysz sobie na inne. Kupiłem się. Thank you.
Twoje oczy patrzące na mnie, nie mogło mi się wydawać. Tak było
wówczas myślałam, no ale nikt mi w to nie uwierzył, jeśli później je zamknąłeś. Im więcej czasu mijało od tamtej sytuacji, tym mocniej byłam przekonana, że to było tylko wyobrażenie. Że tak bardzo chciałam, żebyś się obudził, że wymyśliłam to sobie i po prostu zobaczyłam twoje oczy tylko dla siebie. Teraz będziesz się ze mnie śmiać, ale chcę ci jeszcze o czymś powiedzieć. Kilkanaście dni po tym zdarzeniu zapisałam się na kurs rysowania portretów. Myślałam, że nie potrafię rysować, tak mi się wydawało. Pochodzę z artystycznej rodziny, nie mam nic wspólnego ze sztuką, tak jak twoja rodzina. W każdym razie zapisałam się na taki kurs od podstaw. Od nauki rysowania twarzy w formie kółek, trójkątów, prostokątów. Od nauki trzymania ołówka i węgla. Długo trwało, zanim narysowałam portret modela na zajęciach. Znaczy taki portret, który przypominałby twarz człowieka. Wiele później przynosiłam swój szkicownik i ołówek tutaj. Rysowałam twój portret. I przez te lata narysowałam ich dziesiątki, a wszystkie te portrety z dochodzenia do jakiegoś wspomnienia, tego co widziałam przed sobą tego wrześniowego popołudnia, wyobrażenia w rzeczywistości, są tutaj. Na wszystkich patrzysz na mnie swoimi pięknymi oczami. I to jest mój prezent dla ciebie. Bo nie wiem, co innego mogłabym ci dać. Przez te 5 lat zajmowałam się tylko swoją pracą. To praca, opieka nad pacjentami w śpiątce. Ale te rysunki... To moja opowieść o tobie. Patrzyłam na ciebie, ja mówiłam do ciebie, myślałam, kim jesteś, kim byłeś, kim będziesz, kiedy się obudzisz. Patrząc na ciebie w tej chwili, patrząc tobie w oczy, wiem na pewno, że tamtego wrześniowego popołudnia widziałam twoje oczy naprawdę, bo są dokładnie, dokładnie takie same. W każdym razie ja w to wierzę. Dziś wychodzisz ze szpitala i wracasz do rodzinnego domu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci, że obudziłeś się i znów na mnie patrzysz. Thank you.
Możemy jechać! A to co to jest? To taki prezent ode mnie, proszę pani. Jaki prezent? Rysunki. Mogę spojrzeć? Jude! Mogę spojrzeć! To prezent ode mnie. Jude, nic nie mógł. To są twoje rysunki? Ciebie, czy co to jest tam narysowane? Portrety. Czyje? Juda. Ty je rysowałaś? Tak. Świetnie! Czyli to jest Akademia Sztuk Pięknych. Moje hobby. Praca powinna być twoim hobby. Pokaż mi te rysunki, Jude. Poproszę. Znam się trochę na tym. Może ta dziewczyna to jakiś talent i ten szpital jest dla niej pomyłką. Chociaż właściwie to ona jest pomyłką dla szpitala. Pokaż je! Jude! Bracisz! Jesteś zestresowany, ale nie chcę tylko rzucić na to okiem. Może jest zdolna? Może zaprosimy ją do naszej galerii i zrobimy taką... Ile tego tam jest? 20. Idealnie na wystawę. Mamy ściany na takie rzeczy, a nasze ściany są cenne, moje dziecko. Karierę może zrobisz. Pokaż mi te rysunki, Jude. Teraz. Kurwa mać! Jude! Co się dzieje? Proszę tak do niego nie mówić. Nie mów się tam. Co to za problem? Żebym zobaczyła te rysunki teraz, przy tobie, w jej obecności, co? A może... To nie są portrety. Co pani ma myśli? Może to są jego akty? Rysowałaś go, kiedy był rozebrany? Słucha? Pytam, czy rysowałaś mojego brata w śpiączce, kiedy był rozebrany? Przecież ty się nim zajmowałaś 5 lat, myłaś go i tak dalej, może cię podniecał? Wypraszam sobie. Jude. Nieważne. Powiedz mi. Patrzmy w oczy. To jak? Co tam jest? Rysowałaś jego penisa, wiesz jak wygląda? Proszę przestać! Jude! Nie powiedz mi, co tam jest narysowane, bo nie mówisz, ale... Ale on też ich nie widział! Śpieszmy! Nie, to może nic tam nie ma, co? Pytam się. Są tam moje rysunki. Pokaż mi je w tej chwili. Jude, proszę cię, otwórz to. Posłuchaj swojej opiekunki, skoro mnie nie słuchasz. Jude, jest miesiąc po rehabilitacji. Przechodzi w rehabilitację? Jest zestresowany. Powinnam zawołać lekarza. Lekarza? To ja teraz zawołam do ciebie. Tak się składa, że większość pracuje dzięki mojej, naszej rodziny. Proszę pani, wiem kim pani jest i pani rodzina, ale opiekowałam się tutaj przez 5 lat, a przez ten czas nie było na mnie żadnych skarg. Dbałam o niego najlepiej, jak mogłam. Możesz pokazać mi te rysunki. No, proszę cię. Ty to sama rysowałaś? Zapisałam się na kurs. Na kurs? Na kurs rysowania portretu. Kurs rysowania portretu. Zapisałaś się na niego, żeby narysować portret mojego brata. Narysować portret po prostu. Nic nie robisz po prostu. Masz jakieś inne portrety, w sensie kogoś innego? Studia. Znaczy zajęć. Czyli zapisałaś się na kurs i nauczyłaś się rysować, żeby narysować twarz mojego brata. Jakie to ma znaczenie dla pani? Ponieważ, jeśli tak jest, a widzę, że tak jest, to znaczy mniej więcej tyle, że jesteś w dwuznacznej relacji z moim bratem. Co rozumiem w ten sposób, że podniecałeś, kiedy na niego patrzyłeś, za to, żeby nasycić się. Widokiem człowieka leżącego na tym łóżku przez 5 lat, młodego człowieka, rysowałaś go portretem. Co w tym złego? Całowałaś go? Słucha? Opowiadaj, całowałaś go? Proszę pani, wychodzę stąd natychmiast! W tym momencie pani jest... Zaczekaj. Zaczekaj, to... Są dobre portrety. Znam się. Nikt tak nie rysuje kogoś, kto byłby mu obojętny. Przez te 5 lat na pewno zbliżyliście się do siebie. Ta sala, intymność, poranki i wieczory. Jesteś młoda, wrażliwa. On jest przystojny. Okoliczności sprzyjają. Pani śmie! Mogę wszystko. Za chwilę wyjdziesz z tej sali i mogę jednym telefonem sprawić, że znajdziesz się na ulicy, albo wyjedziesz z tego miasta i wrócisz do swojej zajebanej, długiej rodzinki na wsi. Skąd pani wie? Wiem wszystko. Co ty? Myślałaś, że moim bratem będzie zajmować się osoba z loterii? Z rozdania?
To ja cię przyciągnęłam i mogę cię stąd wypierdolić w każdej chwili. Pamiętaj. O co pani chodzi? Mogę wyjść? Wyjdziesz. Spokojnie, wyjdziesz. Ale najpierw pożegnasz się z Judem. Pani poprosi. To wszystko, co pani mówi. Przecież on to słyszy, nie jest głuchy. Wiem o tym. Ale jest na silnych lekach. Taki bufor bezpieczeństwa między snem a światem rzeczywistym. Lekarz ci nie powiedział, prawda? Nasz Jud mógłby przecież zwariować, gdyby tak nagle wstał i sobie wyszedł na miasto. Późne samochody, światła, cały ten syf. Czego pani chce? Chcę ci podziękować za te wszystkie lata, kiedy się nim opiekowałaś. Robiłaś to ze szczególnym zaangażowaniem, jak widzę, to dobrze. To znaczy, że dobrze wybrałam. Kiedy Jud dojdzie do pełnej sprawności, chociaż Bóg raczy wiedzieć, kiedy to nastąpi, co to będzie oznaczało w jego wypadku, wówczas na pewno zechce się z tobą spotkać. Wtedy ty mu nie odmówisz, prawda? Nie wiem. Po tym, co się wydarzyło, nie wiem, co będzie. Będzie pięknie i wspaniale! Wiesz co? Przyjdź może do nas na przyjęcie z okazji powrotu czyta do domu. Zapraszam cię. Wiesz, gdzie mieszkało, to taki charakterystyczny budynek. Na recepcji powiedz, że idziesz do mnie. Jutro wieczorem, z konkretnej godziny. Po prostu bądź, kiedy zacznie się ściemniać. A ja może zorganizuję ci w naszej galerii jakąś wystawę. Co myślisz? Taka historia opiekunki, która rysowała portret pogrążonego w śpiączce podopiecznego, jest bardzo tkliwa. Nie robiłam tego dla siebie ani dla pieniędzy. Robiłaś to tylko i wyłącznie dla siebie. A co do pieniędzy, to jeszcze zrozumiesz, o co mi chodzi. Teraz jesteś na to głupia. I nie obrażasz się, po prostu nie rozumiesz pewnych rzeczy. Jesteś z innej gminy. Wątpliwie. Na pewno. I dzięki Bogu nie z tej, z której fajnie ulepiono. Do widzenia, Jud. Masz jakieś ładne sukienki? Załóż coś ekstra. Zaskocz nas.
Mówiłeś też klocką, którą przywiozłem? Popatrz na mnie. Niezła, co? Mój klient ma torfowisko. Prywatne. To od niego. Specjal. 150 dolarów za flaszkę. W sklepie. A ty? Ile za nią zapłaciłeś? Nic. Przysługa. Wyszło mi statkiem. 8 skrzynek. Boli mnie głowa. Powinna po dobrej wodzie? Nie wiem. Raczej nie. Chyba, że... Chyba, że mieszałeś. Mieszałeś? Nie. Rozmawiałem z Kate. Ha! Po niej boli głowa nawet bez budy. Widziałem się z kimś ostatnio. Jestem w szoku. Na myśli, że widziałem się niedawno z panem Crazy. Tym zabijaj? Tym samym, który wtedy, 5 lat temu, rozpoczął śledztwo w sprawie wypadku. No i co? Pytał o takie ogólne rzeczy, stan naszego ducha. O co? W sensie, jak się niebawem w związku z powrotem Juda do życia. No i jak się macie? Dobrze? A dlaczego pytasz? Bo właściwie to ciekawe pytanie. Nawet mi do głowy nie przyszło jako prawnikowi, żeby pytać kogoś o takie rzeczy. Jak się masz? Jaki jest twój stan ducha? Czy widziałeś Juda? I nie ma nic zabawnego! Też nie ma nic poważnego. Poza tym zapytał konkretnie o jedną rzecz. Jaką? Pytał o testament rodziców. Ten sam, który jest w twojej kancelarii, w sejfie. Pytał, czy tam jest? Nie. Nie o to. Pytał, czy to prawda, że został zmieniony. Że pierwotnie to mój brat. Miał dostać całość majątku po śmierci naszego rodziców. Nie wiem, o czym mówisz. Ciekawe. Czy możesz mi powiedzieć, co się dzieje za moimi plecami? Jest pusto. Nie żartuj sobie. Nie jestem wielce bystry jak ty czy moja siostrzyczka, ale czuję, że coś jest nie tak. To może ty to psychologa i ćmaj. Zazwyczaj ludzie, kiedy czują, że coś jest nie tak... No masz. Pytam się ciebie. O co? O co, Mike? Masz kaca! To jest spadkobiercą majątku. W sensie rodzeństwo, porówno czy całość miałabyś dla Juda. To ty nie pamiętasz, co było w testamencie rodziców napisane? Całość porówno dla żyjących dzieci. W wypadku Juda czy po śmierci rodziców? Kurwa, mać, faj! Testamentu nie otwiera się przed śmiercią spadkodawcy. Ja przynajmniej tego nie robię. To oczywiste, że wasi rodzice już nie żyli. Nie pamiętasz, tak? Twój brat był w śpiączce. Po wypadku umarli wasi rodzice. Na rak. Pewnie ze stresu. Nie. Czasem mylą mi się daty. Przebywam dużo czasu w pracowni. Wtykam te farby i detergenty. Ty, to może od tego ten łeb tak cię napierdala? Jonasz! Dlaczego istnieje podejrzenie, że to, co jest w twoim sejfie, jest drugą wersją testamentu? Kto tak podejrzewa? Ten czmoni i hazardista, z którym rozmawiałeś? Ja tak podejrzewam. Ty. Tak. Myślałem o tym przez noc. Najebany! Myślałeś o tym po wypiciu bundy z torfu? Tak. Może ona mi pomogła. I wydumałeś, że była pierwsza wersja. I był tam tylko twój brat. A my w kancelarii ten papierek do kosza i wtedy nowy papierek z datą, pieczątką, podpisami, z nagraniem, bo przecież jest nagranie tego testamentu i tak dalej. Słowem odjebaliśmy fortel wart setki milionów,
byleby Jude nie dostał całości, ponieważ twoja siostra nieudolnie rozjebała się na betonowej barierce, w wyniku czego on niestety przeżył. To ciekawe, o czym mówisz. Tylko to spekulacja. Spekulacja? Mike, skąd ty znasz takie słowa? Grasz na giełdzie? Maluj obrazy, Mike. To robisz dobrze. Masz kasę. Wszystko się kręci. Jest pięknie. Pijesz sobie wodę za 150 dolców w mieszkanku jak z filmu. Lejesz z góry na tą całą chałupę, która śpi w parku i wpierdala kondonie z wózeczka. Przybijasz piątkę z burmistrzem, u którego wiszą twoje obrazy. Te młode aktoreczki z filmu Woody'ego Allena na jego prośbę mogą ci obciągnąć dosłownie w każdej chwili. Tylko trzeba chcieć. Jedną gąskę pukasz sobie elegancko. Mówią nawet na mieście, że się w niej zakochałeś. Miłość romantyczna. Ty żyj, żyj i pozwól żyć innym! Co powiedziałeś? Co? No, trochę mówiłem, ale przed chwilą skończyłem. O co pytasz? Mojej dziewczynce. Masz na myśli Elle? Tak, moją Elle. Mówią, że się w niej zakochałeś. Nie, nie, nie. Użyłeś takiego słowa, że ja ją sobie pukam. Pukam sobie jak? No, że... Boże, Maj, kurwa, jaki ty wrażliwy jesteś! Kochasz ją, tak? To super. To ją kochaj dalej. Lubicie to, prawda? Ruchasz ją. Czyli wszystko jest po porze. Chciałbym dać ci w mordę! Wytrzeźwy! Jeszcze ci dam, dam ci po ryju! Czekam na to i na ten moment, kiedy wsadzisz mi w głupę pędzelki. Ten mekro wytrzeźwy i umyj głowę. Niech twoja mała zrobi ci porządną lasę, jak urobi temu swojemu reżyserowi i wtedy pogadamy. O, jak już dojdziesz do siebie, to powiem ci, że gdyby nie ja, to ty i twoja siostra, a może zwłaszcza ona byłaby... Gdzie? Idź pod prysznic. Gdzie ona? Gdzie by była? Widzimy się jutro na imprezce! Darcik. Darcik? Po co? To
ta majtka dla ciebie, dla was przyniosłam. Jutro chciałam przynieść więcej, ale nie wiem, czy wam zasmakuje, nie chcę się narzucać. Sama robiłam. No, skoro sama torcik robiłaś, to na pewno nam zasmakuje. To nie ulega żadnej wątpliwości. A kiedy ty masz czas, żeby taki torcik robić, ty mi powiedz, bo Mike mówił, że przygotowujesz się do swojej pierwszej w życiu głównej roli w spektaklu. Tak, to prawda. Robię ciasteczka, to znaczy torcik, bo piekę też ciasteczka. Robię dom po próbach. No domyślam się, że nie w teatrze robisz te ciasteczka i torciki. A rurki z bitą śmietaną też robisz? W domu albo w teatrze? Nie. Rurek nie robię. To może zacznę? Ja lubię rurki właśnie ze względu na tę bitą śmietanę. I na to, że można ją tak wyciągać językiem. Tak z głębi. Ja też tak lubię. Widzisz, mamy podobne upodobania. No, ale rurek nie robię. Może powinnam zacząć. Rób Edo. Rób te rurki. Jak lubisz, to rób rurki z bitą śmietaną, a wtedy ja chętnie będę je od ciebie kupować. Nie, no, kupować raczej nie trzeba będzie. To nie na sprzedaż. Ja po prostu je będę przynosić, jak będę przychodzić. Mam taką nadzieję, że będziesz tutaj często przychodzić lub może kiedyś będziesz tutaj gospodynią? Jak myślisz? No nie wiem, Kej. A czy ja tak mogę mówić do ciebie? Pewnie. Jestem Kej. Bardzo mi miło. Ale to może delikatną skórę. To bardzo. W takim razie poza tymi rureczkami z kremem będziesz musiała też przynieść taki balsam. Ja mam taką suchą skórę, wiesz? Tak. Przykro mi. Nie, to znaczy... Nie to miałam na myśli. Jesteś piękną kobietą, pięknie wyglądasz. Dziękuję. Ty też jesteś śliczną dziewczynką, Ella. Jeszcze Mike tak do mnie mówi. Wiem. Poznał, że ma taką dziewczynkę przy sobie. Pamiętasz, co przed chwilą powiedziałam? O rurkach? Rurki były pretekstem. Na niezgrzeczności nie wspomnisz. Pytałam, czy może kiedyś, pewnego dnia, nie chciałabyś być tutaj gospodynią. Ja? Dlaczego? Nie chciałabyś być żoną Majka? No, nie wiem, no pewnie bym chciała, ale do tego raczej droga daleka, on musi chcieć tego samego. A myślisz, że się waha? No nie wiem, czy w ogóle o tym myśli. Znamy się krótko, ale intensywnie, a ostatnio przez te moje ciągłe próby w teatrze rzadko się widujemy. No ale to się zmieni po premierze. Dobrze, że chociaż znajdujesz czas na pieczenie tych torcików. Połóż się, proszę. Kiedy wracam do domu, to resztkami sił biegnę tę ciasteczka.
jakaś pomaga psychicznie. O czym jest ta sztuka? Ona ci nie mówi? Coś mi mówił, ale chcę to usłyszeć od ciebie. W końcu gra główną rolę. No dobrze, nazywa się True Love. I jest oczywiście, jak się można domyślić po tytule, o miłości. No wiem, trochę to błahe i powierzchowne. Taki tytuł wprost sugeruje, o czym jest sztuka. Nie lubię, kiedy tak jest. Ella, ten tytuł jest piękny. Najpiękniejsze są banały, uwierz mi. Być może. W każdym razie, sztuka jest o dziewczynie i chłopaku, którzy w trakcie bardzo długich i pasjonujących rozmów podczas ulicami na mojego rozmawiają, poznają się bliżej. Tak w ogóle to poznałam się przez swoje pieski, ale to jest głupie. W ogóle to najważniejsze są te spacery. Po jakimś czasie poznałam się na tyle blisko, że nazywają swoją relację przyjacielską, mimo że tego czasu wszyscy, to znaczy widzowie, domyślają się, że ta dwójka jest w sobie szaleńczo zakochana. To piękne. Mimo to oni udają, że tego nie ma między nimi, tego zakochania. Boją się zbliżyć tak fizycznie do końca, otworzyć się. Chociaż spacerują za rękę, obejmują się, przytulają na ławce w parku. No. Jak patrzę na nich z boku, to widać, że to jest piękne też. I co dalej? Dalej nic się nie powiem. Musisz przyjść na spektakl i sama zobaczyć. Czarny z tym zakończeniem. Bo to jest na podstawie opowiadania dysponacja. Czyli, żebym mogła się dowiedzieć, jak to się skończy, to nie z opowiadania, tylko muszę przyjść i zobaczyć spektakl. Tak. Chciałabym tego. Ale być może wydarzy się coś, co uniemożliwi premierę po prostu, tak? Mogę ci pocałować w usta? Usta? Kate. Jesteś taka piękna. Nie udawaj, że jest nie inaczej. Nie zaprzeczaj.
Możliwe, że kochasz Majka, tak jak mówisz. I robisz wiele rzeczy nieświadomie. Jesteś może, masz zaledwie 20 lat, ale kiedyś, kiedy będziesz z moim bratem, tak jak może teraz, to złamiesz mu serce. Ja nie mogę do tego dopuścić, dlatego musisz wyjechać. Dziś to zrobisz, Edna. Nie mogę tego zrobić. Musisz. To jedyna szansa. Na co? Na miłość. Zawsze chciałam grać w teatrze, a nie w filmie. Kochanie, w teatrze nie ma pieniędzy. A ty przecież lubisz pieniądze. Jestem twoim aniołem.
A ty jesteś moją dziewczynką. Widziałem taki film. Widziałem. Jak
Jakiś mężczyzna stoi na krawędzi okna. Właściwie do tego okna już nie ma. Ono wyparowało. Czyli ten mężczyzna stoi na krawędzi. Jest wysoko. Bardzo wysoko. Nad miastem. Nad wszystkim. Ludzie z dołu patrzą na niego i mogliby powiedzieć, że to anioł. Ale nie mówią nic. Po prostu patrzą. Kamera jest nieruchoma. Nie ma zbliżeń. Za nim widać dym. Kłęby. Mężczyzna trzyma w dłoni telefon komórkowy. Anioł z telefonem komórkowym. To zabawne mogłoby być. Ale w tej scenie nie ma nic zabawnego. Ponieważ on nie jest aniołem. Nikt nie mówi, że jest. Trzyma ten telefon i wie, że jest filmowany. Patrzy w kamerę. Nie słychać syna, ale widać ruch jego ust. Widać ten ruch i my jako widzowie domyślamy się, co mówi. Następnie chowa telefon do kieszeni i robi krok. To znaczy skacze. Ale wygląda to tak, jakby po prostu robił krok do przodu. Przechodził przez próg. To mogłem być ja. I to mogłem być ja. To mógłbyś być ty. To mógł być każdy z nas. Do kogo mi zadzwonił? Po pogromcu w duchu. Nie krzycz. Ujmij głowa. Usiądź na krześle. Zapal sobie. Piękną wizję przed chwilą miałeś. Po tym buwietu będziesz miał lepszą. Patrz! Mam dwa skręciki. Najlepsze. Od mojego lekarza. W szpitalach i klinikach jest najlepszy towar. Zawsze brałem stamtąd to. Nie mogłem sobie odmówić i w nowym życiu. To co? Palisz? To nie można palić. A. Okej. To weź mi kółkę. Nie wiem, to znaczy... Będziesz się modlił. Dobra, teraz na kółkę. Świetnie. Chcesz o coś zapytać? Dlaczego udawałeś? Pomyśl. Okej. Ukochana siostra! Dlaczego? No... Na przykład dlatego, że spowodowała wypadek, którym ona mnie nie przekręciło na drugą stronę. Patrzę, to mi się wydaje, że potrzebujesz czegoś mocniejszego od tego główienka od doktorka. Dziwne rzeczy się dzieją. Dziwne rzeczy. Dobry tytuł na serię.
pamiętasz wszystko sprzed dwa. Z detalami. Jaranie trawy nie wypada mózgu, jak powszechnie próbuje się to udowodnić. Tak, to co się wydarzyło? A czy to ważne? Dla mnie tak. A dla mnie nie. To, co było, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, co będzie. A co będzie? Się przejść na spacer. Zapalić. Popatrzeć na zachodzące słońce nad Manhattanem. Z Central Parku. Przytulić myszkę Mickey i psa Pluto. Spotkać Batmana. Zjeść ciastko. Patrząc na wielki, kołyszący się tyłek Beyoncé na Times Square. All the single ladies! To jest dla mnie ważne! Teraz. A kiedy już to zrobię, pojadę gdzieś daleko. Z kim? Za mną na przykład. Dlaczego z nią? Wiesz, przez 5 lat to nie poznałem zbyt wiele dziewczyn. To jest to wspaniała dziewczyna. Miałem szczęście. Nasza siostra była dla niej niemiła. Wstać jej. Nie ma. Dokąd pojedzieć? Nie wiem, może Europa? Co się tam teraz dzieje? Jakaś wojna? Jest spokojnie, wiesz. Pojedziemy gdzieś na północ. Kochasz mnie? Nie wiem. Ale dobrze jest obudzić się, patrząc na ładną dziewczynę. O jędrnym piersi. W stroju pielęgniarki. Która rysowała twoją buzię, gdzie tobie zakochała. Rysowała? Tak? Cierpliwie. Rysowała, uczyła się. Patrząc na mnie. Czego chcesz posłuchać? Jakie muzyki? Lenona. Myślałem, że jak mówię, to go zobaczę. Ella śpiewa i gra w teatrze. Bardzo mi przykro. A dla ciebie jutro niespodzianka. Jaką? Ja ci powiem, to już nie będzie niespodzianka. Co ty powiesz? To będzie mała podpowiedź. Thank you.
życie jest piękne. Budzisz się. Lekarz załatwia ci kolan. Opiekunka masuje ci stopy, także prawie dotyka ich swoim listem. A dziewczyna brata śpiewa na bobinę. Tylko siostra jest chora psychicznie. To nie jest jej wina. To się nie zmieniło. No zawsze taka była. To nie tak. A jak? Kiedy wsiadasz do samochodu z własną siostrą, to jednak oczekujesz, że nie będzie próbowała cię zabrać. Taki próg zaufania, rozumiesz? To był wypadek. Jesteś naiwny jak dziecko. Ty też się nie zmieniłeś. Jesteś na poziomie myśli Miki i psa Pluta. Ale to dobrze. Dlatego zostałeś artystą. Wiesz co? Ja sobie wchodzę tutaj, jak do tego 100-milowego lasu. To nie ta bajka. Wszystkie bajki są o tym samym. Wchodzę tutaj raz na 5 lat. Wchodzę jak Krzyś. Przyjaciel. Gram w futbol i palę trawkę z panem sobą. Idę z Tygryskiem do prosiaczka. Zła czarownica. Moja siostra jest zazdrosna. Proponuje mi, że tym razem podrzuci mnie samochodem, żebym był w domu przed 10, bo rodzice będą się martwić. Milowym lesie. Nie wiadomo skąd. Chociaż w bajkach wszystko jest możliwe. Wyrasta przed nami betonowa ściana. Wtedy uderzamy w nią z całej siły. W złej czarownicy nic się nie dzieje. Bo jest złą czarownicą. A po mnie przyjeżdża ekipa ratunkowa! Po gorące duchu! Wyciągają taką puszkę. Mnie w nią. Pakuję. W puszkę. Rodzice przepisali na ciebie cały majątek. Ojciec ją wykreślił. Dlaczego to zrobił? Ale teraz zmieniła ten stan. Jest porówny. I bardzo dobrze. Dlaczego to zrobił? On. Dlaczego wykreślił ją z testamentu? To mocne jest. Od doktorka. To dlaczego to zrobił? Kto? Dlaczego wykreślił ją z testamentu? Nie wiem. Nie wiem. Chciałbym, żebyśmy zrobili sobie takie zdjęcie. Jak to, które było w holu. Naszych rodziców z rodzeństwa. Może namaluję autoportret? Teraz mam. I jak wygląda? Stoję na krawędzi okna. Patrzę w kamerę. Na wszystkich. Chcę skoczyć. Mówisz coś? Mówię do Eli. Kochasz ją.
tutaj. Dlaczego nie jesteś na imprezce? Jestem. No ale tutaj, a nie tam. Chciałam pobyć sama. Przecież jesteś sama. Jesteś cały czas sama. I nie masz nikogo. I napiję się za to. Na zdrowie. Dzień. Moja żona cię nie lubi. Ma rację. Ale ja cię lubię. Niepotrzebnie. Teraz będzie, Kate. O co pytasz? Co będzie z tym domem? Jesteście tutaj w komplecie. Rodzeństwo. Twoi bracia mają dziewczyny. Jude ma dziewczynę? Pielęgniareczkę. Jest w nim zakochany. Na pewno będą razem. Mike natomiast ma tę młodą gąskę. Będą tu dwie nowe kobiety. A ty? Będziesz jedna. Sama. Wygryzą cię. Przyjdą w nocy i wypiją twoją krew, a potem pokroją cię na kawałeczki. Potną ci twoją piękną buźkę. Twarz diablicy. Tak właśnie wygląda prawdziwe oblicze diabła. Jestem adwokatem diabła! Oglądasz za dużo filmów. Być może. Mój ulubiony to dziecko Rosemary, bo był kręcony tutaj. I wiesz? Zawsze się zastanawiałem, czy ty, aby nie jesteś tym dzieckiem.
przyśmiali do przekonania, że to właśnie ty, dziecko Rosemary, na zdrowie. Nelly. dawno zaproponować. Dobrze.
że mam ci wsadzić stopy? Zacznij je całować. Jesteś diabłem. Sam. Mike wie o wszystkim. Wie o testamencie. Pewnie powiedział też Judowi. Sał! No dobrze. Niczego nie widziałem. Niczego nie wymyślałem.
Może. Dlaczego ty chciałaś mnie zabić? Sama też mogłaś zginąć. Coś ci zrobiłem? Ty mi nic nie zrobiłeś, po prostu byłeś przypadkiem. W nieodpowiednim miejscu i czasie. To znaczy? To znaczy... Braciszek ci opowie. O czym? Ty dobrze wiesz o czym. Mów do nas. Mów o wszystkim, ja cię słucham. Byłeś w testamencie. Zamknij się, kurku! Dowiedziałem się dzisiaj. Zaskoczony? Nie obchodzi mnie. Mnie tam nie było. Nie mogło mnie być. Dlaczego? Powiedz mi. Mike, powiedz mi. Powiedz nam. Zaczyna mnie bolać głowa, nie masz już nikogo. Powiedz coś, bo ty coś wiesz. Nasz ojciec. Nasz tatuś! Tatuś, tak. On widzi ci True Kate. No wiem. A dlaczego? Chciał! Ją? To znaczy mnie? Tak, cię. No? Co zrobić? Wydymasz mnie chciał nawet po swojej śmierci, bo mu obiecałam piękny nekrolog, jak umrze, dziękując za dzieciństwo. O czym ty pieprzysz? Powiedz mu. O czym? Co się z wami dzieje, kurwa? Powiedz mu o swoich obrazach. Jakich obrazach? Czerwone misie. Czerwone, pluszowe misie z oczekami jak od bałwanka. Znasz? Pamiętam. Ty Maj coś powiesz? Dobrze. To ja powiem, bo najwyraźniej on zaraz zamilknie tak samo jak ty. Stawał i podsłuchiwał nas nasz brat, Mike.
Nigdy nie wszedł do tego pokoju, ale wiedziałam, że tam jest. Czułam jego obecność. Wracał ze szkoły chwilę po mnie. Zatem nasz brat, żeby jakoś przeżyć tę traumę pomieszaną z podnieceniem, bo przecież dla niego to też był rodzaj inicjacji, zaczął malować obrazy. Ojciec zorganizował mu w jego pokoju pracownię, później kupił studio, ale historię już masz. Jego pierwszy cykl nosił tytuł Pierwszy raz. Jak przeprawna nazwa. Po kilku latach został oddany w depozyt do muzeum. Możemy go wszyscy oglądać. Jego wartość rynkowa to według ostatnich wyliczeń jakieś 3 miliony. Wiem, bo znam się na tym. Jego sztuka powstała ze mnie. I z naszego tatusia, który tym samym penisem, którym was, moi braciszkowie, zrobił, przyczynił się do powstania wyjątkowej wrażliwości artysty. Plus moje pojmowania. Nie wiedziałem. O niczym nie wiedziałem. Dlaczego to się działo, a ty milczałaś? A o czym miałam mówić? I komu? Kto by mi uwierzył, że nasz tatulek posuwał swoją córeczkę? Nie było świadków. Nikt nigdy nie zapukał do tych pieprzonych drzwi. A Majka przekupił parkami. Poza tym, na początku. Skąd miałam wiedzieć, że to było złe? Miałam 7 lat, kiedy zaczęłam. Zorientowałam się, że coś jest nie tak, kiedy zaczęłam dojrzewać. Powiedział, że to już koniec, że jestem już dorosła. Ale abym, broń Boże, nigdy nie ufała żadnemu mężczyźnie. Niż się tylko on, nasz tatuś. A to, co robił, to było z miłości. Prawdziwej. I niech to będzie naszym cudownym wspomnieniem. Nie wiedziałem. Jest mi przykro. 5 lat! To tyle, ile ty sobie spałeś, ale ja, kurwa, niestety nie mogłam spać. Przykro mi. Dziękuję. Posłuchaj. To, co się wydarzyło, to, co zrobił tobie nasz ojciec. To jest straszne. Ale to nie jest powód. To nie jest powód do zemsty na kimkolwiek. Nie wiem. Co ty chciałeś zrobić? Chciałeś zabić nas wszystkich? Tego chciałam. Dlaczego chciałaś mnie zabić? A gdybym zginął w tym wypadku? Co byś zrobiła naszemu bratu? Albo jego żonie, gdyby miał, to nie ma sensu. Zemsta nie ma żadnego sensu w tym wypadku i w każdym innym. To może trwać pokolenia i trawić naszą rodzinę, wszystkich, do końca świata. A wiesz, co ci powiem? Śmierć jest końcem świata dla każdego. A tam, gdzieś tam, nie ma nic! Naprawdę. Nic tam nie ma. Jesteśmy tylko tutaj, sami ze sobą, ale wierzymy, że po śmierci wszyscy się spotkamy i będzie pięknie. No bo chcemy, kurwa, wierzyć, że czeka nas coś lepszego niż tutaj i że ci, którzy od nas odeszli, będą tam na nas czekać. To jest bardzo prosty schemat. Bajka. I ja też w niego wierzę. Ja też w niego wierzę, pomimo tego, że wiem, że po śmierci nic mnie nie czeka i nikogo nie spotkam. Tak się łatwiej żyje. Trochę jak sen. Jakbym
śniło tym, co mnie czeka. To jest moje marzenie. Rozumiesz, o czym mówię? Nie wiem. Wiecie co? To jest bardzo ciekawe, co się tutaj dzieje. Ja przepraszam. Zabij się teraz. Właśnie, że będę mówił. Zaraz ci uderzę. Posłuchaj, świętoszku. I cała reszta. Trochę nam atmosfera tej imprezki siadła. Rozumiecie? Nie wiem jak wy, ale nasi goście chcieliby się napić i pośpiewać. W końcu ty, Jude, wróciłeś ze światów. I to jest wielkie wydarzenie, świętoszku. Ej, może niech Ella zaśpiewa ten swój numer, co? Dawajcie, pośpiewamy. Gdzie ona jest? Nie wiem, gdzie jest. Ja odbiera telefon. Jest w Los Angeles. Gdzie? Poprosiłam ją. To znaczy... zmusiłam ją do wyjazdu. Chciałam, żeby od ciebie odeszła. No to zadzwońcie do niej jeszcze raz. Od Majka nie odbierze. To ja do niej zadzwonię z mojego telefonu. Pokaż mi ten numer. Świętoszku, podaj mi ten numer. Telefon do twojej dziewczyny. Zaufaj mi. Zadzwonię do niej. Teraz przy tobie. Tutaj. Podaj mi ten telefon. Proszę cię. Cześć, 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 c
jest o naszej wierności. Czy mogła być dla mnie i dla nas? Zaśpiewa sobie piosenkę, którą przygotowywała specjalnie na wyboru. Teraz przez tyle? Tak, proszę cię, bardzo. Nie wiem ja. Co to dla nas? Co to dla mnie? Mamy dana. Tak, tak. Ty stałeś. Stałeś przez 5 lat. Tak, przez 5 lat. Nie, nie pamiętam.